No, dzień dobry widzowie, witam was w kolejnym odcinku z mojego ulubionego trybu, czyli z symulatora butów, streetwearowca. No wiecie, o co chodzi. Tak czy jak widzowie, na sam starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał koniecznie oraz zostawcie komentarzyk, jeśli chcecie zgarnąć te oto buty, które kosztują 500 robuxów. One są mega spoko na początek, jeśli chcecie zacząć w tym trybie. Tutaj macie zwycięzcę z poprzedniego odcinka. No i bardzo mi będzie miło widzowie właśnie, jeśli zostawicie tego suba, lajka. Ze względu na to, że like pokazuje mi to, żeby najzwyczajniej w świecie nagrywać więcej tego typu odcinków. A sub, no fajnie jakby było 50 tysięcy do końca wakacji na tym kanale. Jeśli chcesz ze mną grać oraz trafić do mojej listy znajomych, to pojawiła się taka opcja. Jeśli wbierzesz na grupę Ruriosiego na Robloxie oraz zakupisz jedną z trzech specjalnych koszulek, to nie dość, że trafisz do mojej listy znajomych, dostaniesz zaproszenie na odcinki z widzami, to jeszcze otrzymasz specjalną rangę na moim Discordzie, z którą to będziesz mieć możliwość ze mną gadać. Daj też walnij like oraz suba z dzwoneczkiem, by dostawać powiadomienia o codziennych filmach. I przypominam, że właśnie na grupie Ruriosiego również znajdziecie inne fajne rzeczy. Nawet takie za 10 robuxów, dlatego polecam serdecznie. I ja już się przedłużam, zapraszam do oglądania. Lecimy. Lecimy, dur. Tak czy jak widzowie, co się stało od ostatniego odcinka z tego trybu? Kupiłem sobie lepsze sznurówki. Jak widzicie, mamy sznurówki Galaxy, które no dają nam troszeczkę dużo, ze względu na to, że jak kończyliśmy poprzedni odcinek, no to te sznurówki nam dały podczas zbierania jednego buta dodatkowe 3,2 miliona, a tutaj mamy 8,5. Więc zbustowało nam to zbieranie dosłownie trzykrotnie, dwukrotnie chyba, nie wiem, chyba głupio liczę, nie, trzykrotnie. No i przy okazji widzowie, kupiłem sobie range, czyli ten większy, kupiłem Grammy Ring, jak widzicie, no jest trochę spory ten zasięg. Tak czy siak widzowie, zanim w ogóle kupimy sobie kolejne rzeczy, to ja bym chciał tutaj do widzów skoczyć, ze względu na to, że wydaje mi się, że tutaj trzeba im okazać troszeczkę, wiecie, atencji i tak dalej. Możemy napisać widzom dzień dobry i przy okazji widzowie zobaczymy, jakie właśnie budki mają moi widzowie. Ze względu na to widzowie, że w dzisiejszym odcinku zostaniemy największym streetwearowcem w Roblox i prawdopodobnie skończymy już ten tryb. Znaczy nie prawdopodobnie, tylko na 100%. Dlatego widzowie, zobaczymy na początku, jaka jest konkurencja tutaj. Widzę, że... miałem mówić, że tutaj mamy potężnego konkurenta, ale się okazało widzowie, że to ja. Bo ja mam te wszystkie parki butów. Ci ludzie nawet nie mogą wskoczyć tutaj. Koszuleczkę mam z swojej grupy. Właśnie widzę, bardzo ładnie widzę, że masz z grupy Ruriosiego kupioną koszulkę. Polecam serdecznie widzowie, nawet 10 robuxów możecie taką koszulkę kupić. Albo taką koszulkę możecie kupić za trochę więcej. Albo nie wiem, takie spodnie. Wiecie, o co chodzi widzowie. Tak czy siak, skoczmy sobie tutaj. Jak widzicie, moja szafka z butami jest dosyć pokaźna względem tutaj szafek widzów. Trochę nie mają się jak ze mną równać tutaj, mi się przynajmniej wydaje. Więc widzowie, co mogę powiedzieć? Przebiegnijmy sobie tak nostalgicznie po prostu jeszcze przez te wszystkie mapy. Tutaj mieliśmy trawiastą jakąś ładną, tutaj mamy miasto, tutaj mamy mapę lodową i pamiętam, jak tutaj podniecałem się tymi butami na początku. Tutaj mamy plażową, wakacyjną, taką bardzo fajną, tutaj nawet w wodzie mamy różne buty, jak widzicie. Nieprzemakalne są, no to czemu może ich tutaj nie być? Tutaj dalej mieliśmy mapę kosmiczną, na której to też w sumie siedzieliśmy dosłownie chwilę. Później mamy tutaj mapę z lawą, na której to spędziliśmy większość naszego czasu w sumie w grze, bo tutaj zatrzymaliśmy się na trochę. Później mieliśmy mapę, taki Dubaj można powiedzieć tutaj troszeczkę wleciał. No i teraz znajdujemy się w lesie widzowie. No po prostu znajdujemy się w lesie. No i teraz tak, mamy do kupienia buty, bo tutaj musiałem z kupnem poczekać na odcinek z wami. No i patrzcie, mamy takie Crocs, ale to wszyscy wiedzą, że to są Crocsy widzowie, więc kupujemy sobie Crocsy. Takie totalnie dripowe są te Crocsy, powiem wam szczerze, w sensie legitnie podobają mi się nawet bardzo, tylko że one, z tego co widzę, chyba potrzebuje kupić skina, żeby mieć takie fajne rzeczy, bo jak widzicie, po prostu mamy zwykłe Crocsy teraz na sobie, które no po prostu są takie zielone. I zobaczmy widzowie, o kurde, już mam tutaj 90 baniek. Dobra, powiem wam tak, to zbiera się tak szybko, że no nie wiem, za ile będę miał kolejną mapę. Zaraz sobie przejdziemy, zobaczymy tutaj. Kolejna mapa, czyli Candy, jest za 900 QA. Zobaczmy, ile dostaniemy w ogóle za sprzedaż tylu sznurówek. Uwaga, let's go. Wow. Wow. Ej, szczerze? Szczerze, nie spodziewałem się, że aż tak dużo. I teraz zobaczmy, czy mamy jakieś nowe rzeczy do kupienia. Mamy do kupienia na przykład większy zasięg, czyli już Grand Paring. I on jest największy w ogóle w całej grze, widzowie, więc on jest jeszcze większy niż to. On jest większy o 13 jednostek w ogóle od tego, co my mamy. Mamy też sznurówki do kupienia. Widzę, że tutaj za 100... Co? Naprawdę? Za 150 QA mamy... Aha, patrzcie, tutaj mamy 8,5, a tutaj 40, więc widzowie, kupujemy sobie... totalnie kozackie sznurówki do naszych kroksów, które będą fitować. I w tym momencie zbieramy wszystko tak szybko,
że wydaje mi się, że naprawdę przejście tego dzisiaj to już jest kwestia tego, że po prostu posiedzimy, pogadamy sobie trochę, bo no jakby, no nie, no tutaj widzowie, to 60, ja walę, jak to się szybko zbiera w ogóle, nie? Opłaciło się, widzowie, opłaciło się kupować dosłownie te wszystkie rzeczy. Ja bym w ogóle chciał Easy jeszcze kupić sobie dzisiaj, bo jak widzicie w ogóle, mamy tutaj Gucci Ace'y, mamy Easy, mamy jakieś Balenciaga Triple S'y i tak dalej. Mamy dużo tych butów tutaj, co nie? Które moglibyśmy sobie pokupować. Moglibyśmy po prostu dzisiaj też kupić dosłownie wszystkie buty, żeby, wiecie, zwiększyć naszą kolekcję, żeby wejść na jakiś publiczny serwer i żeby się pofleksować trochę ludziom, więc wejdźmy sobie teraz na ten okrąg. Jak widzicie, mamy 300 koła, a za 300 koła możemy sobie je kupić. To możemy sobie kupić Range. Nie, jeszcze Range'a nie możemy kupić, ale widzowie, powiem wam tak. Ja jestem turbo ciekawy, jak to wygląda, ale najpierw, zanim kupimy sobie zasięg większy, to kupimy sobie lepsze sznurówy, żeby, wiecie, więcej i szybciej zbierać po prostu na to wszystko, bo jakby najlepiej właśnie kupować ten dodatkowy bus do zbierania tych sznurów, bo buty są chyba pod sprzedaż. Buty są głównie pod to, żeby sprzedawać i pod movement speed, bo wiecie, im mamy lepsze buty, no to tym po prostu szybciej biegamy, bo pamiętajcie, widzowie, im but droższy, no to tym szybsi w nich jesteśmy. Jak jeszcze kupicie sobie szybkie okulary albo koszulkę z grupy Rurierskiego, to już w ogóle jesteście tutaj szybcy, widzowie. A i przy okazji chciałem jedną rzecz poruszyć, bo pewnie widzieliście na początku odcinka wstaweczkę, ale widzowie, ruszyliśmy ze sprzedażą koszulek. Koszulek specjalnych, koszulek limitowanych. One nie będą przez cały czas, widzowie. One są po pierwsze limitowane, a po drugie, o kurde, tutaj jakiś widz jest. To jeszcze dodaję was do znajomych i możecie wbijać dosłownie zazwyczaj na tryby, które będę ogrywał. Więc jeśli zakupicie sobie taką koszuleczkę, która wyświetla się wam w tym momencie na ekranie, no to wystarczy, że tak na dobrą sprawę do mnie napiszecie na Discordzie, albo do jakiegoś mojego administratora, albo się zgłosicie na specjalnym kanale, albo po prostu zobaczę sobie w historii, kto zakupił daną rzecz, no i ja po prostu was dodam, albo po prostu zaakceptuję wasze zaproszenie, więc jeśli chcecie ze mną pograć i tak dalej, no to wystarczy, że kupicie sobie taką koszulkę premium za Robuxy. O kurde, ile ja zebrałem tego już, w ogóle rozgadałem się o tej koszulce wspaniałej. A tutaj widzę, że mam giga rzeczy do sprzedania, więc teraz, widzowie, kupujemy sobie przedostatnią szurówkę i let's go. Teraz to już w ogóle, o ja, w ogóle jaka jest różnica? Aha, ponad dwa razy szybciej po prostu będziemy to zbierać, więc no nie wiem, widzowie, patrzcie, cyk. Więc kupujemy sobie w takim razie, widzowie, easy boosty. I let's go, kupiliśmy sobie niebieskie easy boosty, jak widzicie. Bardzo ładne zresztą. Myślę, że teraz będziemy totalnie, o właśnie, porównajmy sobie w ogóle. To mnoży nam pieniądze razy 39 tysięcy i mamy movement speedu, czyli szybkość poruszania się 74. Zobaczmy sobie poprzednie. Aha, mnożnik pieniędzy jest 3 razy większy ponad. Speed lekko większy, więc powiem wam, widzowie, że no ja jestem już mega usatysfakcjonowany. Ja po prostu chciałem te easy w mojej kolekcji. Co prawda nie fituje mi całość do tych butów, ale pamiętajcie, widzowie, tu chodzi o szybkość, tu chodzi o farmę, tu chodzi o to, żeby, no wiecie, żeby wszystko się zgadzało, co nie? Bo jak się nie zgadza, no to słabo wtedy jest. Kupmy sobie zwiększenie po prostu tego range'a, widzowie, na razie. Uwaga, kupujemy zwiększenie range'a. 3, 2, 1, cyk! No, powiem wam, że trochę... O kurde, nie no, jak tak z góry patrzę, to się zwiększyło, widzowie. To takie malutkie było, to trzeba było wbiegać centralnie na te buty. A teraz mamy już ostatnie, więc no nie no, to jest solidne. Yoshi Nob. Ta Nob. Jak ja mam najlepsze już wszystko. Znaczy, co prawda jeszcze nie, ale zaraz będziemy mieć, widzowie, więc spokojnie, spokojnie. Nob. No i właśnie tak mi, widzowie, wyzywacie na czacie. Nieładnie. No, nie podoba się to dla mnie. Ale teraz tak, dajemy sobie sell. No nie, no już możemy lecieć na kolejną mapę, widzowie. Tu już nie ma to tamto. I uwaga, zobaczmy, co będzie na kolejnej mapie. I uwaga, cyk. Wejdźmy sobie tutaj. Zmniejszymy w ogóle sobie nasz range, żeby zobaczyć te butki. No i tutaj mamy buty Discord. One wyglądają trochę jak Timberlandy, ale tutaj brakuje takich tych, ciężko stwierdzić, co to jest za but, tak szczerze, widzowie. Trochę do Nike'a też wygląda podobnie, ale tak nie do końca. Tutaj to mamy, te buty to mamy ewidentnie jakieś 95 albo 97, tylko że z takimi skrzydełkami. No tutaj, no to wiadomo, powrót do przyszłości, tutaj mamy te Crocsy i szczerze, ej widzowie, tam jest jeszcze jedna mapa, ja się myliłem. To nie jest wszystko, no ale to w sumie mnie to cieszy akurat bardzo, bo oznacza to, że jeszcze lepiej będziemy mogli się tutaj bawić, więc pozbierajmy. Wow, nie wiem, czy widzicie, ale, znaczy nie, no widzicie przecież, ale patrzcie, co się tutaj dzieje, nie? Ja w tym momencie uzbierałem 200 tysięcy tych sznurówek, 200 baniek tych sznurówek. Tutaj przy okazji mamy dodatkowy boost do sprzedaży i uwaga. Aha, więc w tym momencie, widzowie, stać nas na najdroższe sznurówki, czyli ze szkła. No ciekawe rozwiązanie, ciekawe, ale ja walę, widzowie. Zobaczcie, co się teraz będzie działo. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie, co się tu... Jak
kto się szybko zbiera teraz? Nie, no powiem wam, że teraz to jest easy gierka. Tak samo jak mam easy boosty, to jest easy... Nie, no widzowie, czy my wbijemy limit? Nie, to mam T. Limit mam T, a nie B. Ale widzowie, patrzcie, co się teraz stanie. 6 QN. Od razu. Jednym przejściem po mapie. Kupmy buty w takim razie lepsze. Co mamy dalej? Buty Discorda za 5 QN. Te mamy za 19. O kurde, buty klauna jakieś. Więc kupmy sobie te. Cyk. Let's go. I w takim razie pozbierajmy sobie z bomby, widzowie, od buta na następne. Następne mamy za 19. Myślę, że to 19 uzbieramy stosunkowo szybko. Tutaj za 800... O kurde, za 800 QN mamy następne wejście, więc albo zainwestujemy sobie w lepsze buty, albo będziemy musieli tu trochę zbierać, bo na ten moment już nie mamy tak. Tutaj nie mamy co zrobić, tak szczerze. No tutaj to mamy kupione z pasa, więc to tego lepszego się nie da mieć. Szurówki mamy kupione wszystkie i założone. Range mamy maksymalnie. No nie, no widzowie, jedynie buty nam zostały teraz tak na dobrą sprawę, więc sprzedajmy w takim razie może sobie to, co mamy. Zobaczmy, czy dostaniemy tyle, ile... O kurde, nie, no prawie już mamy na kolejne. No wydaje mi się, że to będzie szybsze, niż mi się zdawało. W sensie wydaje mi się... Mówię, że mi się wydawało, że mi się wydawało coś. No nie, no po prostu chodzi o to, widzowie, że jest to znacznie szybsze, niż przypuszczałem. Popatrzcie, teraz zbieramy tak, zgarniamy sobie jeszcze to, sprzedajemy i już mamy na kolejne buty. Let's go. Kupujemy i skipujemy i następne mamy za 30, a nie, za 320. To trochę pozbieramy sobie to, widzowie. Jednak się myliłem trochę, ale myślę, że jeśli kupimy sobie te za te 320. W ogóle czemu buty klauna są takie drogie? To chyba, że to są buty klauna jakieś przez Kanye Westa zrobione, no nie wiem. Ale w tych najaczach, widzowie, mega spoko się tutaj łazi. Jakby, no mówię, jak rozpoznać, że to jest but Nike'a w tym trybie? Po prostu to jest fejkowy słoż, widzowie, pamiętajcie, zapamiętajcie to. I teraz tak, my sobie to zbieramy. W sumie myślę, że uzbieramy tak z dwie banieczki tych punktów i znaczy dwa te to już będzie, więc dwie tony. Zróbmy tak, żeby to było szybsze, przyjemniejsze do zapamiętania i tak dalej. Zbierzmy sobie dwie tony szurówek. W sumie to by mogło się zgadzać akurat, bo trochę ich zbieramy. No i sprzedajmy sobie to wszystko. Jakby ten but daje jaki mnożnik? Czekajcie, zobaczmy sobie tak. Te, jak sprzedawaliśmy, dawały 75. Te 110, okej. Okay. No ale jakby myślę, że nie ma co się łamać. Zobaczmy w takim razie... O nie... Widzowie, wiecie, co to oznacza? Wy chyba wiecie dobrze, co to oznacza, widzowie, co się stało w tym momencie. Mamy taką sytuację, że sprzedajemy naprawdę bardzo dużo, a po prostu nie wpada nam tak dużo, jakbyśmy chcieli. Dlatego, widzowie, ja po prostu się tutaj pokręcę i widzimy się za jakieś... Tutaj wy to będziecie mieli dosłownie sekundę, ale no ja pewnie spędzę z 20 minut biegając tak w kółko, więc docencie to lajkiem, widzowie, oraz subem, jeśli nie subskrybujecie jeszcze do tego momentu. Pamiętajcie, że przycisk, jak jest czerwony, to jest do dupci, a jak jest szary, to jest bardzo fajnie. I ja zadowolony. Wtedy siedzę przy komputerku. Dziękuję i cięcie. Ej, dobra, więc powiem wam tak. Chwilę po... A! Wbiegam tutaj i się okazuje, że niewystarczająco jeszcze. O! Dobra, idę biegać przez kolejne 15 minut. Dobra, teraz już powinno być. No proszę. No nie, no brakuje jeszcze dosłownie odrobina. Dobra, weźmy to wszystko, zgarnijmy stąd. Już powinno być. Więc w tym momencie, widzowie, kupujemy... A nie, już miałem wcześniej. Więc w tym momencie, widzowie, kupujemy najdroższe buty w całym tym trybie. Więc uwaga, cyk. Więc kupiliśmy buty klauna, które są, widzowie, najdroższymi butami w tym trybie. W porównaniu do na przykład butów za Robuxy, to patrzcie, tutaj macie mnożnik 46, a tutaj na przykład macie mnożnik 195 tysięcy. No więc powiem wam, że dosyć solidne, ale no te buty no nie wyglądają jakoś fajnie, w sensie pewnie fajnie się będzie w nich sprzedawać, bo chociażby, wiecie, no jakby te buty mają mnożnik większy, co nie? Więc jakby tutaj mamy 195, a tutaj mamy 110, więc po prostu na ten moment będę praktycznie dwa razy tyle dostawał ze sprzedaży, czyli po prostu zobaczmy, ile pieniążków dostanę, jak będę na przykład miał tutaj jedną tonę tych sznurówek. No zobaczmy, zobaczmy po prostu, zobaczmy, ile za to dostanę, co nie? I uwaga, cyk, 51 QN za jedno. Dobra, widzowie, w takim razie odpalam motorek w tyłku i po prostu sfarmię sobie to i wrócimy do was po jednym króciutkim cięciu. Dobra, widzowie, już sobie chwilę tutaj biegam, no i generalnie powiem wam szczerze, że zauważyłem pewną rzecz, w sensie, bo jakby już praktycznie maksujemy sobie to i pewnie będziemy czekać na aktualizację, co nie? Ale zauważyłem w sumie coś, o czym zapomniałem. Mianowicie, mamy tutaj przycisk rebirth i jakby polega to na tym, że jeśli zrobimy sobie tego rebirtha, to my najzwyczajniej w świecie wszystko stracimy, co nie? Dosłownie wszystko będzie stracone, ale dostaniemy dodatkowe gdzieś tam bonusy.
typu. Dostaniemy sobie speeda więcej, czyli po prostu dostaniemy 1,05 więcej speeda, czyli będziemy chyba dwa razy szybsi. Dodatkowo dostaniemy jeszcze 1,8 więcej szybszego zarabiania, że tak powiem. I to w ogóle kosztuje 1T, a my już QN zbieramy, więc więc tak to właśnie wygląda, widzowie, że ja zamiast zrobić rebirtha już jakiś czas temu, to po prostu wziąłem i zacząłem to zbierać. No ale co po razy, widzowie, no ja chciałem zobaczyć, jaka jest końcowa mapa, ja chciałem, żeby, wiecie, tak przejść to z wami i tak dalej. Chciałem pokupować sobie te budki i w ogóle, no i żeby to tak, wiecie, tak fajnie zamknąć, bo jeśli będzie update, no to wiadomo, ja sobie rebirth jakiś przygotuję, typu, nie wiem, wezmę i zrobię sobie dodatkowe mnożniki, żeby jeszcze szybciej zbierać, bo w sumie, jak wiecie, pewnie update, no to dojdzie kilka map, kilka par butów, kilka jakichś innych pierdół, więc wydaje mi się, widzowie, że wtedy akurat będzie spoko opcją właśnie ten rebirth. A teraz bez rebirtha da się grać, no po prostu biegam trochę, rzeczywiście to trochę trwa, ale no jest okej. Okay. Stańmy w ogóle tutaj, zobaczmy, ile dostaniemy pieniędzy. Kurde, no myślałem, że trochę więcej, ale w tym momencie wystarczy, że zbierzemy sobie jeszcze ile? 223 QN, więc no powiem wam, że może to trochę też potrwać, no ale nie ma co się zamywać, widzowie, tak czy siak. Ja jestem ciekawy właśnie, co jest tam dalej, w sensie, czy są rzeczywiście jakieś dalej mapy, czy coś mi się odblokuje, czy będzie jakaś inna opcja niż ten rebirth, bo w sensie, ja wiem, że zostaną nam na pewno właśnie te nasze, jak to się nazywa, nie to chciałem, aha, te pasy nasze właśnie zostaną, czyli wiecie, jakby myślę, że akurat zostaną te nasze wszystkie rzeczy. Jedyne, co możemy sobie na przykład kupić, to te buty za Robuxy, to one gdzieś tam nam pomogą na początku, wiecie, szybciej zrobić postęp i tak dalej. Jak wyjdzie aktualizacja tutaj, to na przykład bym, nie wiem, nagrywał znowu dwa odcinki dziennie. W ogóle dajcie znać w komentarzu, widzowie, czy chcielibyście dwa odcinki dziennie znowu. Napiszcie po prostu tak, chciałbym, albo chciałabym, albo nie, dwa odcinki to za dużo. Napiszcie w komentarzu, bo ogólnie pomyślałem o tym, że jakby tutaj na przykład wyszła aktualizacja, to moglibyśmy na przykład przez jakieś 3-4 dni sobie zrobić codziennie na przykład odcinek z tego trybu i przy okazji ja bym wam rozdawał jakieś najlepsze buty, które gdzieś tam by się dało, wiecie, zdobyć, co nie? Dobra, stańmy sobie tutaj, zobaczmy, ile dostajemy. Okej, okay. No powiem tak, jesteśmy coraz bliżej, żeby zobaczyć, co jest na tej nowej mapie. Ja naprawdę jestem ciekawy, ale wydaje mi się, że tam po prostu będą te buty Klauna i w sumie tyle. Nie wiem, no tak obstawiam, co nie? Może będą jakieś smaczki, typu, wiecie, pokaz nowych butów i tak dalej, jakie będą w następnej aktualizacji. A może też się w ogóle okazać tak, widzowie, i tutaj wyjdę na totalnego głupka, jeśli tak rzeczywiście będzie, że po prostu nie będziemy mogli tego kupić. I się okaże, że robimy to wszystko bez sensu od tych parunastu minut, że tak powiem, paru dziesięciu nawet. Więc jest parę opcji, widzowie. Ja liczę, że to nie będzie ta opcja, o której powiedziałem teraz. Ja naprawdę mam nadzieję, że można rzeczywiście to tam podejść, tam kupić i tak dalej, bo w niektórych trybach jest tak, że wiecie, robicie coś, a później podchodzicie do tego, do ścianki, się okazuje, że o, jednak nie można kupić, bo aktualizacji nie było i po aktualizacji po prostu to się gdzieś tam odpali dopiero, więc błagam, gro, błagam. Nie zrób bitego psikusa. Błagam, żeby się dało normalnie. Wejdźmy jeszcze tutaj. Zostało nam 54 TQN, więc zaraz dowiemy się, widzowie. Zaraz się dowiemy. Pierwsze, jak wygląda ostatnia mapa tutaj? Oraz czy będą jakieś nowe buty? Oraz czy zostałem oskamowany tutaj na tym trybie? Zobaczmy, widzowie. Ja naprawdę jestem turbo ciekawy. Jeszcze musimy to zbierać z jedno tu, żeby była jedyneczka więcej, jedna cyfra więcej. Bardzo fajny system w ogóle tutaj opanowałem, biegania w to kółko, nie? Bo jakby, powiem wam, że tutaj wystarczy rzeczywiście biegać cały czas po tym szlaku. Jakby, o, tutaj już zboczyłem ze szlaku. A patrzcie, biegacie sobie tutaj, później wokół drzewa tutaj robić taką zakrętkę. Tutaj zgarniacie sobie dosłownie wszystko. Yoshi, jaka mapa? Zaraz napiszę, jungle, zaraz. Sprzedajmy. I let's go, widzowie, mamy wszystko. W takim razie 3, 2, 1... Jest! Dobrze! Let's go! W takim razie, jakie my tu buty mamy? O kurde, czekajcie, to musimy zmienić w takim razie sobie tutaj nasz range na jakieś nubkowki. Widzicie to, widzowie? Okej, okay, widzicie to, widzowie? Widzicie to? Okej, ten klaunowy to widzieliśmy, ale tutaj, widzowie, tych easy nie było. Nie było tych rzeczy. Tutaj są jakieś nowe budki, w sensie te easy są nowe. Tutaj mamy te nowe. Kurde, mamy tutaj rzeczywiście jakieś nowe rzeczy, widzowie. Tylko wydaje mi się, że jest cień szansy, że możemy coś kupić. Zobaczmy w takim razie. Buty, przejdźmy sobie tu. No i niestety, ale no nie możemy już lepszych butów kupić. Niestety, ale tutaj rzeczywiście ten mnożnik jest gigapotężny. Po prostu jest gigapotężny, patrzcie, jak my w ogóle to wszystko szybko zbieramy, że naprawdę jesteśmy w stanie tutaj turbo szybko sobie zarobić. Kolejnej mapy widzę, że już nie ma, tu jest zamknięte kamieniem, więc widzowie, w takim razie wydaje mi się, że już mamy
kupione dosłownie wszystko na tym trybie. Sprzedajemy sobie to. I widzowie, dziękuję wam serdecznie za obejrzenie tego materiału. Klikamy sobie Rebirth. I zaczynamy wszystko od nowa. Więc ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Pamiętajcie, żeby zostawić lajka. O kurde, czyli odblokowałem to, widzowie. Odblokowałem easy na początku. O kurde. Dobra, widzowie, może nam się uda to zrobić. Tak czy jak, dziękuję wam serdecznie za uwagę, za obejrzenie tego materiału. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Pamiętajcie, żeby wbijać na grupę Rury Jerszego. No i co? Trzymajcie się i na razie.